Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 4. No, ja sobie muszę trochę minimalnie przyciszyć słuchawki. Dobra, jest git. Ale nie byłoby źle, gdybym w ogóle przyciszył grę w ustawieniach, bo jeśli nagrywam, muszę to trochę mocno przyciszać przy już renderowaniu. Dobra, lecimy. Aha, już wiem. Już wiem. Tu jest ten hram, co nic ładnego. A tu zakręcimy kołem fortuny. Które chcę, co? Rzućmy okiem. Gdzie my byśmy chcieli iść? Tędy czy tędy? Tu i tu coś ciekawego, nie? Ja bym wolał ogólnie i tutaj pójść. Cholera. Trudny wybór. Nie, serio. Tutaj będą te gnojki, to będzie El Gigante bodajże. Z kim ja wolę walczyć? Z hordą, czy z jednym, ale wrednym? Cholera, naprawdę trudny wybór. No, El Gigante znowu pierdzielę masę amunicji, ale też z niego coś tam wypadnie. Może tym razem z tym powalczymy z nimi. Z nimi to będzie chyba tutaj, tą ścieżką. A tam coś będzie wrednego, z tego co pamiętam. A nic, dobra. Zobaczymy. Prawe chcę otworzyć. Kręć się, kręć, maszyna za głowy. Ja myślę, że strzelba mam w ręce. O? Coś się błyszczy? A muszę za TMP, no. Teraz by się TMP nawet chyba przydał. Tak ogólnie rzecz biorąc. O! No, trochę nam amunicji zeszło. Zeszło. Zostało. Te granaty się wykorzysta. Dobra. Co zrobisz? Ale nie tędy. Nie, mi się nawet coś zabłyszczyło. No cholera, znowu czkawka, jak tylko zacząłem nagrać. Było w porządku, nic. Zacząłem nagrać i już czkawka mnie to się zaczyna męczyć. To mi się nie podoba. I to będzie elegante, co? Mamy tu jakąś... Nie, to będzie elegantem. Mamy tu jakąś durną skrzynię? No właśnie. W dupę węża jego mać. No i tu jest ten temacie. Wredne dziewczę. Żyjecie jej niemiłe za cholerę, co tam? No, dalej. No. No i dupa. Dobra, próżniemy. Widzicie, ma to potem pisać, co? Wow! Jak ja to...
ten tego panaczki zrobiłem. Aha, to chyba tak miało być. I znowu ją dorwie, co? Chodź tu, dziewczę drogie. Nawet kurna o tym nie wiem, żeby użyć, zrobić nas z piłki. Dobra, ja jeszcze wytrzymam trochę. Dziabaj go! Bo jak zrobię nas piłkę do gry, to będzie kicha. No tak. No i dupa. No właśnie, o nie, o to się kurde takie zrobione już, nie powiem czym. Temper pierdzi na masę amunicji, ale byłby na pewno lepszy. Wait, follow me. Żeby mi powiedzieć się idź tam i tyle. To by było też dobrze. Zastanówmy się. Oślepiający może się przyda. Tak, po chwili konsternacji. Zostaw ją. Ty parowo niewydarzona. A ty ruszaj, dupę. Wait. Możemy tak połączyć? Sprawdźmy. Co? Co w nim nic łaski, co i tak będzie? Oślepiający. Serio? Akurat teraz? Cię dziabnę, chamie. Dobra. Tych już nie mamy, ale... Przeładuję to. A co będziemy się oszczędzać? Cofnij. No oczywiście znowu się guzi popierdzili, bo co? Może. Oczywiście. Z jakiej innego powodu? Bo oczywiście może. Gdyby nie mógł, to by się nie pomylił, ale skoro może, to... Droga wolna, co? Nie, tu nie ma sensu stać. Znowu mnie! Ty kurna! Paruwo! Masz! Płapie. Kurna, co mi się ten guzik ciągnął jeden drugim? Zawsze próbuję tym zrobić. Leczenie. Takie coś przydatnego. Tak, to i użyj. No Leo, no jeszcze się trzyma, jako tako. Idź paruwo. Znowu guzik, no. Rżnij, run, siedź! I będę moi. Ruszaj się, Leoś. Leoś paruwo.
8 pocisków i mało. A cholera. No się masz. Ja pierdzielę na szczęście. O. Rąb! Siecz! Tnij! Wszystko zrób. Aby tylko wyrzędzie dzieda. No, stary się masz. Fajna impreza ogólnie, nie? Tak, żebyś się nie był na mnie obrażony, że ja tak na krzywy ryj trochę. Mam tylko zabawki. Widzisz? Jakie ładne? No stary, no ja wiem, że na krzywy ryj, no ale żeby aż tak i zły być. Ja pierdzielę. No serio, zły taki jesteś na mnie. Na razie. Taki coś się nie mrawy zrobił teraz, nie wiem czemu. Normalnie już by pewnie zapał mnie za 3 razy. Ta broń jest strasznie dobra. No! Rąb, siecz, tnij! No i jeszcze stron. Dobra, moje panu podziękujemy za imprezę, ale musimy się jeszcze odsunąć. No właśnie. No, było warto. Mi się zdawało, że tutaj oni będą. Dobra, gdzie jest w takim razie? Ile nam zajęło? 12 minut. Z nami. Aha, a tu nic nie ma? Zobaczmy, czy nic się nie świeci. Mamy tutaj jakieś te... Czy to możemy jakoś wejść? Jak się podoba, że to jest takie ten ogólnie się dobrze trzyma ten celownik, nie tak lata jak pani w tym pistolecie. Poprzednio to normalnie. No to pierdolnie. No to gdzieś tu będzie. Aha, przed nami. Sprawdźmy te chałupinki, ala. No, moment. A wezmę. Ale bajer. Bajer żdika. Strutututum, gacie zdrutu. No dobrze, trochę podreperowaliśmy nasz... Gdzieś tutaj. Moment. Czy to? Prawdopodobnie tak. Połączymy od razu to tak na szybki wypadek. No czy się znowu ci pomyliłem. Połącz. Jeszcze jedno. I też jeszcze jedno. No dobra. Chyba wszystko w takim razie. Tu nigdzie schodów nie widzę. Ja jestem ślepy. Epicko. Moment. Czy mogę tak? Oczywiście, że mogę. Nawet szybciej. Nie. To może? Nie. A szkoda. To by było na podobę jak w Resident Evil 5. W kopialniach. Nie wiem, dobry jestem. W kopalniach. To jest nawet ciekawy, nie? Jedna osoba musi mieć trzymać tą lampę, a druga strzelać. Kurde, jest taki akumulator wielki.
Niemal od samochodu, dwunastka. No z tych mniejszych, bo są sobie te wielkie takie. No ale... No z tym waszym właśnie porozmawiamy, to za chwilę będzie chyba snajperka potrzebna. Z tego co pamiętam. Dobra. A rzućmy okiem. Rzućmy naszymi oczętami pięknymi. Aha, i to mamy tam iść, nie? Ej, ja się mogę cofnąć! I ja to zrobię! Zobaczcie. Tylko jeszcze się cofnę się tutaj. On może coś mieć, ale ja też mogę tutaj coś znaleźć. Ja to i to zrobię, no kurde, nie ma wała. Ja skoro mogę, to nie ma innej opcji, aby to ominął. No wiecie, tam są też, może być do tego właśnie. Do tego kufla. Jest takie prawdopodobieństwo. Ale tu coś mam, że jest coś, to będzie ciekawego. Pamiętam to. Pamiętam to miejsce. Moje spojrzenie, nie? No i momencik. O, jednak warto. Żebyś ty coś, czegoś szukała, to by było miło. Jak na przykład ta. Jak ona się nazywała? Z Bioshocka. Ale tam cokolwiek chcesz mogę poszukać, a nie. Ta to nic. Załazi. Pani hrabina, ale co zrobisz? Córka prezydenta. A, mieliśmy porozmawiać, nie stary. Więc tak to zróbmy. Welcome. Siema, szcheniu. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Mam co ci sprzedać. Stary, średnio. Bida z nędzą. Nie mam, nie masz do rynku lepszej, to nie. Na razie. Nie było rozmowy. No, no, no. Dalej, dalej. Ten odcinek będzie chyba walka z bossami. Się nazywał. Albo boss i horda. O, ominąłem jednak coś. No jak się widzicie, opłaca czasem się wrócić. 900 petasów. Piechotą nie chodzi. Tylko siedzi w skrzyneczce grzecznie. No. Właśnie. A nie jak wy się szwendacie wszędzie. No, otwórzmy drugą stronę. Ole się tylko da. Fajna pogoda. Taki kawałek, a tu leje, a tu nie. No z drugiej strony, wierzcie lub nie, ale raz mi się zdarzyło coś takiego, że z jednej strony domu lało, a z drugiej nic. Od podwórka miałem sucho, nie? A od ulica, ogródek, leje jak ksera. Tylko raz takie coś się zdarzyło. Ciekawie to wyglądało. No, się macie. A, tu gdzie go się spiłem. Chyba za ty... Co? Aha, ona skoczyła, dobra. Dobra, tej pani temu podziękujemy. A tą panią... Potraktujemy trochę inaczej. Tak szczególnie. No właśnie. Panie Heniu! No właśnie.
Właśnie, o tym zapomniałem. Mogłem tak zrobić i był spokój ogólnie. Siedź tam, nie wyłaź. Tu chociaż widzicie, jest trochę więcej spokoju z nią. Co? Żelazo? Na kolana. Przed panem. No. Powiedziałem coś. Na kolana miało być przed panem. Leżenie jest konieczne. No. No, jak tam broń lubię, kurna. Ale tu będzie chyba goście pił. Gdzieś w... Ty mnie dziabasz, ty mnie dziabasz! Chodź tu, z tym nowym modelem, z nowym modelem wideo. Kurna, przecież jeszcze nie trafiłem. Chamie ty. O, o. Tu trzeba się oddalić. To jest taki normalnie... Ma kuku na muniu. No, ale 1000 petasów miał. Rzućmy okiem na górę. Tu gdzieś będzie się szwendał za chwilę ten. Nie ma, kurde, opcji. No się masz, Heniu. No. Pani pozwoli. Dobra. Ona już powiedziała dzień do widzenia. No dzień dobry też może być straszny, ale... Granaty się przyda na tego gościa. Cholera! No wiedziałem, że musi się pomylić. No musiało. A w sumie. 3 granaty zwykłe i jeden taki. A ułóżmy to, bo za chwilę nie będę mógł nic zrobić. I to tutaj. No i jest w miarę git. Gdyby tylko jeszcze... Wiem, wiem, ale... Nie mogę tego zdzierżyć. Ja wolę mieć tak pod ręką. Jakby co szybko mogę to... tego użyć. Ale będziemy mogli normalnie srać tą amunicją. Jak przyjdzie to, dlaczego będziemy mieć ten... Powiedziałem coś ci. No. A ty się tu chowaj. Już. Babsz tylu jeden. On tu będzie na dole. Za tym chyba. Jak się nie mylę. Dobra, kobito. Hejo. No. Ma twardą głowę. Ale już nie. No to panu podziękujemy. Za tą jakże miłą imprezę. Pani zresztą też. A czemu by nie? Pach. Zielonej? Spoko. No dobra. Teraz gdzie ten wasz mość jest? Za tym czy nie? Za tym... On gdzieś tutaj był, ja to wiem. No nie ma, czy nam rymować. Ej. To nie jest za dobrze, skoro rymuje. Nie, przerazuj tego nie chcę, ale chciałbym się dowiedzieć, gdzie ta Franca siedzi. Bo wiem, że tutaj jest na 90% jest tu gościu z piłą. A mi się nie śmiecha, wiecie, żeby się teraz pojawił za moimi plecami mi... Zrobił. Z dupy jesień średniowiecze. A za chwilę to będzie pewno. O, o tym właśnie mówiłem. Nawet ona.
Szybko, Leoś! Ruszaj, schabowe! Jasna cholera, nie to. No tak. Przez swoją własną głupotę, bo wcisnąłem ten cholerny guzik. Jasny kurna gwint. No oczywiście, że chcę. A powiecie, że będę musiał jeszcze bawić się z jednym i drugim. To się ucieszę. Bo chyba nie zapisałem tam nawet. Zaraz się okaże. Dobra, teraz zrobimy lepiej to, bo możemy... Ty siedź i nie wyłaź stąd. Chodź tu tym żelazem swoim. Ja się nie denerwował. Czerwona? Spoko. Teraz ty też. Nie machaj mi tu. Dobra. Dobrze, to ma dużą moc. Oj, mnie nie zadziemnęła. Oho! No, tego się nie spodziewałem. O, jeszcze się zdziwiłem. Ten pan Henio mnie trochę irytuje. Serio? Musisz? Ja też będę musiał. No. O! Dobra, poradzimy sobie też. To z tym. Cholera, miał być inaczej, ale dobra. To tak. Teraz jest no... Dobrze, powiedzmy. No. Tylko dosyć długo przeładowuje, w szczególności jak ktoś jest blisko mnie, to jest naprawdę długie to przeładowanie, no ale... Waszmość? Życzę sobie coś? No, już uważaj. O ty! Cholera jasna! Kobieto! Leżeć. No. Magazynka za dużego to nie ma, no ale... Lepiej jak na tamtej stronie, jeżeli już przylezie, niż tu ją wsadzać. Zostaw to. A teraz leżeć. Dobrze? Cholera. To nie było zbyt miłe. Więc, wiesz co ci powiem? Win. No. No tak, oczywiście, jak żeby kurna inaczej. Wait. Stój tam. Więc tak. Dobra, teraz mam mniej więcej jako taki rzut okiem na to, co mogę użyć.
A, myślałem, że może ten. Okej, okay. Na razie. Wiecie, to nie jest najzdrowszym pomysłem siedzieć przy nim, jak on tym tak ciepie na prawo i lewo. No. Dobrze, mamy dużą moc tego pistoletera, że... Wiem, wychwalam go jak walnięty, no ale... W sumie dość... sensowny powód. Ja bym wolał żółte. Zobaczmy. Czy coś tu się działo? Na pierwszy rzut oka nie. Ale mamy amunicję do strzelby. To w sumie jest dość dobrym pomysłem. No, pół godziny zleciało. Dobra. Ja mu strzelbę wezmę. Zobaczmy. Follow me. Wait. Jasno, no znowu. Czemu ja próbuję zawsze wyciągać czwórką? Zamiast dwójką. Nie wiem, jak wygląda nimi. To może być w tym miejscu. No ja chyba rzeczywiście wyciągnę strzelbę. Raz nie zawsze, dwa nie wciąż. Nie wciąż. Nie mogę czekać do Strikera. To ja powiem, bo ma zarąbiste ulepszenie maksymalne. Pa. Na razie. Co jest, ty kurna dziewczę durne? Jasny gwin. Serio? Spierdzielać! Oni nie są dobrzy. Dobra, teraz zrobimy tak. Wybieramy to. Płoń się. Płoń się. Płoń! A nie płoń się, to ja pierdolę. Masakra czasami. To tutaj jest dobrze. Mamy miejsce. Możemy teraz wybrać pistolet potem. Jeszcze staniesz? Nie? No i bardzo dobrze. Dobrze zrozumiałem. Teraz zdążyłem czytać. Rubin. Może być. Nie ma tu żadnego total anal devastatora. Siedź tu i nie wyłaź, bo mi się kurde ciągle pierdzieli guzik. Wezmę chyba zakleję na hammer. Czy trzeba było wciskać z odbiłą siłą. No i tak mnie to zrobiłem. Dobra, obie francy zatłuczone, nie? Tak, jedna nad tym granatem, druga ze strzelby. Dobra, teraz gdzieś będzie ten. Świecidełko takie specjalne, nie? Trzeba znaleźć się. Do strzelby? Jak mówiłem, spoko. Nie, tu nie mogę. Dobra, rzućmy okiem, gdzie to mamy. Ona siedzi tutaj. Z drugiej części, tak? Jakoś. Ale wiecie co? Sprawdźmy na tym jednak. Ten też będę chyba z piłami. Takie dziwne opóźnienie głosu. Myślałem, że ktoś idzie się za mną. Się pojawiło.
Tak, to gdzieś tutaj, tak? Jest w takim razie. Jak mam rozumieć. Cofnij. Gdzieś tutaj. A żeby tu się dostać, to będę musiał iść tędy? Nie. Nie tutaj w każdym razie. Nie z tej strony, z drugiej najwyraźniej. No wiecie, wolę sprawdzić, w tym nie biegać jak wolięty. Jakby co. Dobra, dum di dum di dum. Ruszajmy schobowe. Czy można było drugim guzikiem wybrać? Zeskocz. Ja wolę sobie nie podcinać nóg. Przy tym, wiecie, to zwalił jedno i drugie, to bym się zesmarkał. Bawił się w tym okręgu z nimi. Co, uważacie to? Z dwoma napalonymi kobietami z pijami... Bo ja tak średnio. No, a tamta dziewczyna, co tam siedzi. A! Tu się zaraz pojawiam. Pamiętam to. No oczywiście. A się zastanawiałem jeszcze, nie? Wait. Stój tam, gdzie stoisz. Serio? Nic? Serio zmarnowałem te granaty tak tylko sobie, bo mi coś się zdawało. Dobra, teraz tu. Plum, plum, plum. Zaślepiające? Spoko. Każdy granat... O, właśnie. No i oczywiście znowu. No kurde, co mi się... Zaczyna się robić irytujące. To, że mi się tak ściągnęły. Dobra. Połączmy. Tak jest. Kompletna maska. Trolla. No. Przydałoby się upchnąć jakimś tym schowku. No to za chwilę. Tak, będziemy się spotkać, oni się tam chyba pojawią. No się macie. No dobra, moja niezawodna przyjaciółka strzelba. No. Drogie panie. Chodźcie. Zostaw mnie. Fiu. Ledwo, ledwo. Przeładujmy. Albo możemy bliska. Ale miło, że się mi ciśnienie podniosło.
Fenraliny. Ja. O! Ale bajer z dzika. Follow me. Ruszaj schabowy. No tak, no oczywiście, no... No Leon! Co, dupę ciężko ruszyć? Kurna co? Kupić ci może jeszcze kurde ten. Grzechotkę. Ja pierdzielę. No sorry, Liska, no ale jak widzicie, ciężko to zdzierżyć. Nie wiem, fajnie takie ten... dając trochę się można pośmiać, nie? Ale no... Żeby można, nie wiem, wykorzystać to, żeby ona szybciej to pokonała te schody, drabiny raczej. To ja to łapię, ale no... Żeby nie potrafiła po drabinie zejść. Weź potrafiła zejść niż nie. No tak. Zmieniłbym, ale to nie byłoby najmądrzejszym pomysłem. Tak więc zobaczmy, co mamy wszystko. Raczej tak. Dobrze, nie zniknęło. Tak nie zwróciłem na to uwagi. W sensie nie ruszyłem się swoją dupą, żeby to zebrać. Wait. Follow me. Chciałem wybrać to, a wybrałem tamto znowu. Dobra, jak to widzicie, jesteśmy z amunicją. I tak dupy nie urywa, ale bywało gorzej. No chyba, że chodzi o amunicję do... Jeszcze kwadrans. A, powinniśmy zdążyć. Spokojnie. Teraz wylądujemy koło tego gostka. No właśnie. Tutaj jest ten jegomość. A zobaczmy, czy on ma ten spray leczniczy. Bo ja zużyłem go od razu. Może będzie go miał. No tak jak nie zwróciłem uwagi stopnia. No się masz, Haniu. Dobra, co ci sprzedać? Patrzcie, 20 tysięcy, jaka różnica. Widzieliście? A tak było po 3 tysiące, nie? To mam ile? 9... 12 tysięcy. Bo 3 tysiące, jeden kamień, drugi 3, następnie 3 i maska też 3, sama. No to jest... 12 tysięcy, nie? A mamy 20. Jest przebitka. Cieszę się. Cofnijmy i kupmy można... O, nie będzie miał pistolet, to nie... Nie, nie ma. Zobaczymy. Tutaj też zapiszmy, bo to... Głupio by było... Nie skorzystać z tej okazji. No i git. Tu jeszcze biec teraz? No nie, nie, dziękuję. Gdyby nie ona, to nie miałbym takich problemów. No tak? No właśnie, jego wzrok, nie? Właśnie. Muszę tam zasuwać, bo się pionki go porąbały. Delikatnie rzecz ujmując. Tędy. Czy nie, nie tędy. Tędy. I teraz którędy?
Tamtędy. O, widzę jego mości jednego. Za skarbnicy niepański pójdzie w ruch. Znaczy, po coś go mamy, nie? Wtedy będzie ciekawie. O. Spoko. Kurde, akurat to musiało przyjeżdżać. Byłem myszką żelazną, bym go ściągnął. A nie się, kurde, pateczkował. Albo na Wii jest coś ciekawy, nie? Bo to jest tym... Wilotem, czy jak to się nazywa? Najlepiej poprawcie mnie w komentarzu. Chyba tak to się nazywa. Czyli tak to... Nie no, chyba wystarczy zwykły strzał. Na przykład... Coś takiego. Dobra. Tykam jest z głowy, więc to jest duży plus. Tu coś chyba pojawi nowego, jak tutaj idziemy. Nie wiem, jakiś chyba cutscenka jakaś. Tu będzie coś masakra, będę chyba przed czymś uciekał, a tu będzie chyba też jeden... ten właśnie, co sprzedawał nam przed chwilą. Handlarz. Ale wiem, że to za chwilę nam oni jeździli nieźle. To musimy zmienić zaraz broń. Tutaj dobry byłby na pewno bardzo PM, ale nie jest to dla jednej chwili po PM-a. Tak, oczywiście. Dobra. Jedziemy, proszę Państwa. Teraz dobra. Ajajajajajaj. No to żeśmy pociągnęli to równo. Ja jego, on nie. To ja w tym temacie. Opisałem się. Takim skillem, że dupę urywa. No, wczytywałbyś się szybciej, co do łaski swojej. Dobrze zrobiłem zapis. Bardzo dobrze. To był mądry wybór. Nie lubię za bardzo patem grać. No chyba, że bijatyki. No to bijatyki są zdecydowanie... No, pad do bijatyk to najlepsze, co może być, ale... Do FPS-ów, tym podobnych, no to jest dla mnie masakra. Widzicie nawet, jak ja gram. Nie, żeby się nie dało, ale... Nie, nie powiem, fajnie, można usiąść sobie w fotelu, albo na łóżku nawet, na kanapie, czy na czym, kto to tam ma. I sobie ładnie się nawet oprzeć, i tak dalej. I się skraszowało. Milusio. W sumie... Dobra, ludziska, to będzie na tyle. Macie już właśnie bez obrazu, ale nadal mnie słyszycie, więc to będzie na tyle, ludziska. Dziękuję Wam za obejrzenie, bo w sumie i tak zostało 10 minut do końca. Jeden może być trochę krótszy odcinek, jak się nie opłaca specjalnie 10 minut nagrywać. Tak nie zdążyłbym. Więc dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne części Resident Evil. Oby nie było takich więcej, no niezbyt miłych niespodzianek jak teraz. Na razie, ludziska.